Punkt rozmowy, wieczorne rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Głuska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa, moim pierwszym gościem jest pan profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, filozof, wykładowca akademicki. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór Państwu. Panie profesorze, pan poseł Borys Budka obwieścił, iż pan przewodniczący Donald Tusk udaje się do Brukseli. Pan poseł Borys Budka twierdzi, że ta wizyta w Brukseli i te rozmowy, które ma odbyć pan przewodniczący Tusk, mają, no, mówiąc już, używając tego języka polityków Platformy Obywatelskiej, przywrócić pozycję Polski na arenie unijnej. Jak pan profesor patrzy na tę wizytę? No, wizyta jak wizyta. No, rzeczywiście jest tak, że grupa trzymająca władzę w Unii Europejskiej jest niesłychanie uradowana wynikami wyborów w Polsce i tym, że Platforma Obywatelska ma szansę stworzyć rząd. Oni w ogóle to przyjmują jako rzecz oczywistą. Ale pomijając to, więc rzeczywiście się cieszą i pewnie tam wypiją z nim szampana, no ale to nic nie znaczy dla Polski. Znaczy tyle tylko, że gdyby, co nie daj Boże, rzeczywiście powstał rząd z Donaldem Tuskiem na czele jako premierem, no to zmieni się język, jakim będą mówić o rządzie polskim, będą chwalić, ale pozycja Polski nie stanie się mocniejsza przez to, dlatego że Donald Tusk jest i jego partia jest niesłychanie zadłużony politycznie w Brukseli, w instytucjach europejskich, więc jedyne, na co może liczyć, to jakieś tam wyrazy wdzięczności albo jakiś napiwek, albo jakieś słodycze, które dostanie, jakieś gesty. Natomiast to nie ma żadnych narzędzi, żeby wpływać na politykę Unii Europejskiej. Może tylko się podporządkować, bo ci, którzy te rządy, które mają własne zdanie i które chcą wpływać, które są mniejszościowe, są traktowane z buta. Więc dla niego program, jaki on ma, sądzę, plan to jest taki, żeby znowu być tam obściskiwany w tych salonach, ale on już tam występuje z pozycji takiego juniora, prawda, politycznego. Wszyscy wiedzą, że on będzie robił to, co im każe. No na tym polega jego sukces polityczny. Wreszcie Polska może przestać być problemem i Donald Tusk będzie robił to, co Bruksela będzie chciała. No, panie profesorze, a ja w takim razie zapytam, bo pan profesor powiedział przed chwilą, że no, ta unijna większość traktuje utworzenie rządu z Donaldem Tuskiem na czele w Polsce jako pewnik. Rzeczywiście dzisiaj władze Platformy Obywatelskiej oficjalnie wyznaczyły Donalda Tuska na tego, który ma skonstruować nowy rząd i ma być kandydatem na premiera. Czy pan profesor spodziewa się też presji w takim razie z zewnątrz na, no nie wiem, na przykład na Polskie Stronnictwo Ludowe, właśnie presji ze strony polityków unijnych, by szybciej Polskie Stronnictwo Ludowe dogadywało się z Platformą i żeby, nie daj Boże, nie miało innych pomysłów? No absolutnie tak, że Polskie Stronnictwo Ludowe należy do Europejskiej Partii Ludowej, na której czele stoi Manfred Weber, więc oni są, jakby to powiedzieć, towarzyszami z jednej grupy politycznej. W związku z tym naciski na nich to jest rzecz oczywista. Europejska Partia Ludowa, jakiekolwiek wybryki, opór czy formy odszczepieństwa
Polskiego Stronnictwa Ludowego traktowałaby jako rzecz karygodną, więc jestem niemal przekonany, że takie naciski będą. Im szybciej taki rząd by powstał, tym oczywiście dla nich lepiej, bo to jest triumf. W tym tygodniu, w poniedziałek, na otwarcie sesji strasburskiej, już łamiąc reguły parlamentarne, Manfred Weber wystąpił z takim właśnie triumfalistycznym oświadczeniem, że Donald Tusk wygrał wybory w Polsce. Oni się, jak mówię, już tam cieszą, a akurat narzędzia wpływu na Polskie Stronnictwo Ludowe to mają bardzo skuteczne. Panie profesorze, ale no, trudno nie zauważyć też innego traktowania przez tych ludzi, chociażby przez pana Webera, ale nie tylko. No, jednak inaczej traktowane, takie mam wrażenie, jest inaczej traktowana jest Polska, a na przykład inaczej traktowane są Włochy. No, w końcu we Włoszech rządzi koalicja, wśród których jest formacja, no, która jest w międzynarodówce kierowanej przez pana Webera. I zdaje się, że tam tego typu gesty i tego typu wpływy i jakieś nawet straszenie, no, nie było stosowane, a przynajmniej jeżeli było, no to nie było w tak bezczelny i bezpośredni sposób czynione, jak to jest w przypadku Polski. No, pani rzeczywiście przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Leyen podczas jednego z wykładów w Stanach Zjednoczonych, no, o taką wypowiedź, no, ingerującą, tak to powiedzmy, we włoską politykę wewnętrzną się pokusiła, no, ale też reakcja Włochów była jednoznaczna i w zasadzie została potępiona przez liderów wszystkich partii. Czy pan profesor jakby widzi też, że to jest inne traktowanie, że my jesteśmy jednak postrzegani jako jakaś gorsza część Europy, nie wiem, mniej cywilizowana, albo część Europy, wobec której można się brutalniej i bardziej, no, tak nadzorczo zachowywać? Oczywiście, że tak jest. To jest widoczne. Cała wschodnia Europa właściwie jest tak traktowana. Znaczy jako taki, no, taki, takie młodsze rodzeństwo, może niekoniecznie z prawego łoża, niezbyt rokujące i zacofane w rozwoju, którym się trzeba zajmować, opiekować. Od czasu do czasu można obsobaczyć, jeżeli jest nieposłuszne. No, z tymi Włochami to rzeczywiście sprawa jest bardziej skomplikowana, bo EPL-owi zależy na dobrych stosunkach, ponieważ partia Berlusconiego, która wchodzi w skład EPL-u, jest słaba, więc oni by zapewne chcieli mieć braci włoskich wśród siebie. Więc oni takie robią, takie flirty. Ale to, co pani redaktor powiedziała, wypowiedzi Ursuli von der Leyen i o to, że partia zaprotestowała przeciw takiej wypowiedzi. Ja myślę, że gdyby polskie partie zaprotestowały przeciw tym wypowiedziom o Polsce, o dyscyplinowaniu i o tym ingerowaniu w sprawy polskie, gdyby powiedziały w rodzaju, no, różnimy się w Polsce, są spory bardzo poważne, ale to są nasze spory i my je załatwimy. Nie życzymy sobie, żeby tutaj jakiś arogancki mądrana wtrącał się i robił zupełnie bezczelne komentarze. Gdyby taki sygnał wyszedł z Polski, no to myślę, że ta reakcja wobec Polski może byłaby trochę inna. W przypadku Webera to dochodzi do tego jeszcze oczywiście to nastawienie niemieckie do Polski, które jest bardzo protekcjonalne i zawsze było, to jest stara tradycja niemiecka, bardzo protekcjonalne wobec Polski, również wśród tych polityków, akurat Manfred Weber do nich nie należy, ale również wśród tych polityków, publicystów, intelektualistów, którzy są do nas
nastawieni przyjaźnie. No to jest taka niemiecka przypadłość, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie. Panie profesorze, to jest bardzo ciekawe to, o czym pan mówi, bo przecież wspomniany już w tej rozmowie wielokrotnie, kilkukrotnie Manfred Weber, no wprost, nie wiem, no, 3 miesiące temu czy 4 miesiące temu, mówił, że mówiąc my, czyli jakby siebie również lokując w tej sile politycznej, jesteśmy w stanie stworzyć zaporę ogniową przeciwko PiS-owi, jesteśmy w stanie i będziemy rządzić w Polsce. No, pani Giorgia Meloni też była w Polsce, jako żeby wesprzeć rząd Prawa i Sprawiedliwości, z którym czuje się związana, jest w jednej frakcji, jest w jednej tej międzynarodówce europejskiej, no, ale jednak nie mówiła o tym, że ona będzie rządzić w Polsce. No Manfred Weber mówił po prostu wprost, że my będziemy. No jeżeli mówi my, to znaczy, że on również jest my. No trudno to inaczej rozumieć. Panie profesorze, no pan tych ludzi też widzi na co dzień w tych relacjach w Parlamencie Europejskim. Dlaczego w takim razie ci polscy europosłowie Platformy Obywatelskiej, Lewicy, pewno też Polskiego Stronnictwa Ludowego, dlaczego oni nie mają w sobie też tyle no, takiej dumy narodowej, żeby, no okej, okay, robią z tym Weberem jakieś interesy, układają się z nim jakimś politycznie, mają jakąś wspólną koncepcję, ale jednak na pewne rzeczy nie powinni mu pozwalać, bo przecież te słowa upokarzają nie tylko, nie wiem, tych, którzy głosują na PiS, czy samo Prawo i Sprawiedliwość, ale przecież upokarzają wszystkich Polaków, bez względu na to, jakie mają poglądy. No, według mnie rzeczywiście tak jest, prawda? No, jakby to tak traktować psychologicznie, to myślę, że taka opinia byłaby, w każdym razie taka jest moja opinia, że to są ludzie o duszach niewolników. To znaczy oni lubią być traktowani właśnie jako tacy namiestnicy, lubią być tymi, którzy raczej wykonują, a nie podejmują decyzje. I również, jak sądzę, ich patriotyzm jest patriotyzmem w zaniku. Jeśli chodzi o dawnych komunistów, no to oni są tam przeszczęśliwi w ogóle. Ci nasi premierzy, jak tam Belka, Mille czy Cimoszewicz, no to oni są przeszczęśliwi w ogóle, prawda? No bo to przypomina. No tak, można powiedzieć już kolokwialnie, że mogą robić to, co zawsze, tylko mają mniejszy obciach i lepsze warunki bytowe. Oczywiście, no czasy wspaniałej młodości się przypominają. Kiedy tutaj realizowali... No mimo wszystko Bruksela jest bardziej zachęcająca niż Moskwa. No, no tak, elegancka w ogóle, prawda, restauracji i tak dalej. Nie, natomiast jeśli chodzi o Platformę, no to chyba oni po prostu zostali na tyle zdemoralizowani tą polityką nienawiści do Donalda Tuska, że wszystkie już jakiekolwiek tam powściągi, czy ograniczenia, czy hamulce już nie działają i no, inaczej tego. No to jest, no niestety, no jak tak sięgnąć głębiej w historię, to jest stara polska tradycja, no to jest niedobra polska tradycja. Te wybory ostatnie tak naprawdę to były wybory między zwolennikami suwerenności, a ci, którzy uważali, że suwerenność się nie liczy. No i ci, którzy uważali, że suwerenność się nie liczy, no odnieśli ogromny sukces i może nawet Polską będą rządzić, co oczywiście dla Polski śmiertelne zagrożenie. No 30 lat po odzyskaniu niepodległości znowu stajemy przed perspektywą jej utraty, ale to nie jakieś takie utraty w dramatycznych okolicznościach, tylko właśnie w atmosferze takiego radosnego wygłupu, który teraz obserwujemy.
Panie profesorze, już mamy pierwsze wypowiedzi polityków opozycji, którzy mówią, że zupełnie wprost, że pakt migracyjny jest w zasadzie fantastycznym rozwiązaniem, bo przecież będą wtedy do nas przyjeżdżać ludzie sprawdzeni, no, czyli bezpieczni, tak chyba należy to rozumieć, i że to jest właśnie mechanizm, który Polskę zabezpieczy, co już jest wprost wyprowadzeniem na tę ostatnią, rozumiem prostą, do tego, żeby Polska ewentualnie po objęciu rządów przez opozycję po prostu pakt migracyjny przyjęła, łącznie z tym mechanizmem przymusowej relokacji. Jak pan profesor to odczytuje, tak naprawdę kiedy to by mogło się wydarzyć? Ile, ja już powiem tak zupełnie wprost, ile potrzebuje Unia Europejska, administracja brukselska do tego, żeby w razie tych sprzyjających okoliczności w Polsce no, móc tę sprawę zamknąć? No myślę, że przy kolejnej, jeśli by doszło do powstania rządu z Donaldem Tuskiem na czele, czy z kimkolwiek innym z tamtej strony, no to pewnie kolejny unijny szczyt by to już jakoś tam przyklepał. Ale no tak, no tego się należało spodziewać. Przecież 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska to było 8 lat prowadzenia polityki absolutnie służebnej wobec Unii, czy wobec tych elit, prawda, rządzących Unią niemiecko, tam francusko-holenderskich. Ani razu, prawda, Polska ani razu się nie przeciwstawiła i teraz się też nie przeciwstawi, jeśli by ten rząd powstał, bo on będzie politycznie jeszcze słabszy w stosunku do Unii, jeszcze bardziej zadłużony. Więc nie ma mowy, żeby oni się przeciwstali. Będą brać wszystko, jeszcze z podziękowaniem. Najgorsze rzeczy będą brać. Nawet przecież w tym poprzednim okresie to nawet ten reset z Rosją, przecież to też było realizowanie planu, czy pomysłu, czy koncepcji przełożonych z Brukseli do Paryża i Berlina. Oni są organicznie niezdolni do prowadzenia polityki propolskiej w interesie Polski. Po prostu są niezdolni. Panie profesorze, to zapytam też o samą przyszłość przewodniczącego Donalda Tuska, bo już jakiś czas temu mówił o tym chociażby prezes Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Glapiński, że słyszał takie informacje, one były wprost omawiane w kuluarach różnych spotkań, między innymi spotkań szefów banków narodowych, że Donald Tusk jest osobą, która no, niezwykle mocno walczy i będzie zabiegać o to, żeby być przewodniczącym Komisji Europejskiej. To się też w Polsce pojawiało na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 2 lat. Czy pana zdaniem to jest scenariusz realny dla Donalda Tuska? Trudno powiedzieć. To jest pozycja no, wymagająca jednak sporego zaangażowania. Donald Tusk no, nie słynie z pracowitości. Ale ma też taką opinię właśnie tam w Brukseli. No bo to, że Polacy, przynajmniej część jakby też no to rozpoznaje, że ten 3-dniowy tydzień pracy to rzeczywiście już był i w pilotażu i tym testującym go był polski premier Donald Tusk. No to o tym już były żarty, tak? I są żarty opowiadane. Ale czy tam też jest taka opinia? Trudno jest mi powiedzieć. No, niektórzy o tym wiedzą, inni może nie, albo udają. No, są też chętni na to stanowisko, bo to jest bardzo poważne stanowisko. No, wygląda, że Ursula von der Leyen chciałaby jednak dalej, mimo że jej rządy były kompletnie nieudane. No ale co z tego? To nie ma żadnego pociągania do odpowiedzialności, żadnego rozliczania w Unii, więc to nie ma znaczenia. Ale wydaje mi się, że on byłby słabszym
kandydatem w stosunku do innych na te czasy. Oni raczej woleliby, myślę, kogoś no, z własnej elity, a nie takiego no, człowieka, który jest tylko wykonawcą. No, to naprawdę to był jedynie wykonawcą, więc może potrzebują kogoś. Nie wiem. Wydaje mi się to być mało prawdopodobne, ale nie da się wykluczyć. Czasy są niełatwe, więc i kandydatów kilku trudno mi powiedzieć. Panie profesorze, ja bym chciała też pana profesora zapytać o tą kampanię wyborczą, może nawet szerzej rozumianą niż te ostatnie kilka miesięcy, bo ona tak naprawdę toczyła się już tak w pełni od powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Ja wiem, że zawsze mówi się, że kampania wyborcza jest w zasadzie stanem permanentnym, w którym się politycy znajdują, no ale mimo wszystko są różne fazy tej kampanii. Raz jest ona mniej zauważalna, raz bardziej, ale powrót Donalda Tuska był na pewno takim kolejnym sygnałem brutalizacji życia politycznego w Polsce i też gloryfikacji no, osób, które w zasadzie poza, znaczy kojarzyło się i było znanych tylko z jakiejś agresji, chamstwa, z wulgarności, tak naprawdę niczego innego. Jak pan profesor patrzy na to też w kontekście no, tej przyszłości, która jest przed Polską, bo wynik wyborów jest jaki jest. W tej chwili sytuacja nie jest jasna i tak naprawdę nie wiadomo, co z niej wyniknie. No ale jedną z opcji, na pewno opcją bardzo prawdopodobną, jest utworzenie rządu, na którego czele stanie człowiek, który no, można powiedzieć, że jest w Polsce twórcą przemysłu pogardy i podczas tego kolejnego swojego wejścia do polskiej polityki na pewno jest autorem niespotykanej brutalizacji i wulgaryzacji życia publicznego. Tak, i to jeszcze skutecznej. To znaczy, Donald Tusk chciał powtórzyć i mu się udało sukces z 2007 roku, to znaczy oprzeć kampanię wyłącznie na brutalności, bez nawet jakiegokolwiek udawania, że chodzi o program, że chodzi o jakąś koncepcję, o kierunek rozwoju Polski. Zupełnie tego nie było i no, wydawało się, że drugi raz mu się to nie uda, żeby tak ostentacyjnie być nieprogramowy i tak no i tak brutalny i cała ta armia, ten język przecież zostały połamane bariery języka, obyczajów, zachowań ludzkich. No to rokuje fatalnie, bo to bardzo trudno będzie odbudować. A ta grupa, która jeśli przejmie władzę w Polsce, przecież nie zmieni się jej zwolennicy, którzy te okropne rzeczy wyczyniali na ulicach i nie tylko, też przecież nie będą moderować swoich wypowiedzi. No więc to, że oni zdobędą władzę nad instytucjami politycznymi, wcale nie znaczy, że ich język i obyczaje staną się łagodniejsze, więc wszystko to fatalnie rokuje. Mnie tylko najbardziej boli to, że w dużej części polska inteligencja to zaakceptowała, a w każdym razie nie zaprotestowała, nie miała nawet tyle odwagi, żeby zaprotestować, a część ochoczo dołączyła do tych największych chamów. No właśnie i panie profesorze, o to też chciałam pana profesora zapytać, bo w Polsce ta wulgarność, taka najbardziej prostacka, no nie będziemy oczywiście cytować tych haseł, ale przecież tak naprawdę głównym hasłem było to, co kryje się za tymi
paroma gwiazdkami. Była i jest przedstawiana jako coś takiego postępowego, nowoczesnego, jako w ogóle coś, co jest jakby stałym elementem w ogóle cywilizacji zachodniej. Czyli ja mam wrażenie, że Polacy są rzeczywiście w taki sposób bardzo brutalnie oszukiwani, że ten sposób prowadzenia debaty publicznej i takie afiszowanie się z ordynarnością jest jakby... przybliża ich albo czyni ich ludźmi Zachodu. Ja nie będę oczywiście gloryfikować ani pudrować tej atmosfery, która jest w państwach zachodnich, no ale wydaje mi się, że jednak pomimo oczywiście bardzo wielu różnych rzeczy, bardzo złych, no to ja nie znam takiego przypadku, w którym no, taka najbardziej prostacka wulgarność stałaby się powszechnie obowiązującym hasłem, w które nawet weszliby, nie wiem, profesorowie, wykładowcy, akademicy i uznawaliby to za jakiś wielki splendor, żeby móc, przepraszam bardzo, bluzgnąć do wszystkich. Tak, no, rewolucja wulgarnościowa, że tak powiem, no to ona oczywiście przyszła z Zachodu, to jest prawda, tamte standardy zostały połamane, no ale w niektórych instytucjach jednak te reguły obowiązują, no, na przykład w parlamentach obowiązuje. U nas ten parlament stał się no, przedziwnym miejscem i tam reguły takiej przyzwoitości językowej też właściwie przestały obowiązywać. Ale jest... doszło do takiego dziwnego sojuszu właśnie celebrytów, którzy no, są w tej kulturze masowej, tej masowej wulgarności międzynarodowej i oni uważają, że to jest niezwykle szykowne bluzgać publicznie. No to są osoby jednak no, dość prymitywne. Z jednej strony, prawda? Z drugiej strony, no taka masa, te wszystkie te babcie różne, prawda? Przeklinające, jak kiedyś się mówiło, jak dorożkarze. I do tego dołączyli się jeszcze polscy inteligenci, prawda? Którzy albo tak mówią, albo jak nie mówią, to uzasadniają. Ci różni profesorowie. I teraz, no, zamiast, żeby ta elita jakoś nie tylko zaprotestowała, ale działała tonizująco, działała w ten sposób, że jednak podnosi kulturę języka i kulturę zachowań, no bo to przecież jest jej rola, to ona harcuje razem z tymi ordynarnymi celebrytami i tymi wszystkimi ordynarnymi babciami, tylko babciami, te wszystkie, prawda, z tymi piorunami czy błyskawicami. To jest bardzo spektakl gorszący, no, który też ma skutki wychowawcze czy antywychowawcze. Panie profesorze, to na koniec jeszcze pytanie o te zapowiedzi używania siły, bo pan przewodniczący Donald Tusk w ciągu ostatniego roku wielokrotnie mówił o tym, że znajdą się silni ludzie, którzy wyprowadzą, że wszystkich się wyrzuci, skróci się, znaczy w zasadzie to nawet nie trzeba zmian z żadnych ustawodawczych, że jednego dnia się Sejm zbierze, wszyscy usiądą i rozumiem jakimiś uchwałami Sejm będzie odwoływał szefów instytucji państwowych umocowanych konstytucyjnie, którzy mają konstytucyjnie gwarantowaną kadencję, a później ich wywlekał, bo przecież wprost takie opisy były tworzone z tych instytucji, z gabinetów. I jak pan profesor patrzy, znaczy jak w ogóle interpretować, jak oceniać tego typu zapowiedzi, no bo one są, jakby gdyby je brać na poważnie, no to
to mamy po prostu, czy ktoś chce przeprowadzić, a przynajmniej planuje, ma takie plany, no, zniszczenia demokracji w Polsce. A jeżeli nie brać ich na poważnie, no to rozumiem, że to jest po prostu tylko taka podpałka pod społeczne emocje. No, benzyna, która ma po prostu spowodować wystrzelenie płomienia. No tak, to oczywiście zadziałało. To się podobało tym zwolennikom, bo dlatego myślę, to było robione, bo Donald Tusk doskonale wie, że jemu wszystko ujdzie. Znaczy cokolwiek może powiedzieć, najgorszą obrzydliwość i najbardziej takie bulwersujące rzeczy tam przecież o tych, do wiersza Herberta, prawda, odwołał się o tym, o tej gałęzi, prawda, suchej, więc no, różne takie okropne rzeczy mówił. Czy on to zrobi, czy przyjdą goryle z Platformy i będą wyprowadzać szefów konstytucyjnych organów w Polsce, instytucji konstytucyjnych w Polsce, tego ja nie wiem oczywiście, ale jeżeli by tak się zdarzyło, to jestem absolutnie przekonany, że nikt w instytucjach europejskich nie będzie miał za złe Donaldowi Tuskowi, że uciekł się do takich. Nikt nie będzie groził wstrzymaniem finansowania, nikt nie będzie groził, nikt nie będzie organizował debat na ten temat. Wszyscy odwrócą wzrok i udają, że jest w Polsce cudownie. Będzie to tak jak w przypadku innych krajów, tam w Hiszpanii, będzie to zamilczane, a tak mniej lub bardziej otwarcie będą się wszyscy cieszyć i jak to kiedyś były premier wykrzykiwał, jest, 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 prawda? Więc to się będzie podobać. Więc jak powiedziałem, nie wiem, czy Donald Tusk się ucieknie od takich środków, ale jeżeli by to zrobił, to będzie całkowicie bezkarny. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, frakcja EKR, filozof, wykładowca akademicki, był gościem Telewizji Republika. Serdecznie dziękuję, panie profesorze. Życzymy dziękuję. Dobrego wieczoru. Dziękuję. Szanowni państwo, my robimy krótką przerwę i za chwilę pan poseł Marek Suski będzie gościem państwa i moim dosłownie za moment.